Witam was, kochani, w nowej grze firmy Ubisoft. Domyślacie się zapewne jaka. Tak jest. Assassin's Creed 4 Black Flag. Pierwszy odcinek. Jak mówię, witam was bardzo serdecznie w nim. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, wcielając się w rolę Edwarda Kenwaya, który najprawdopodobniej ma jakieś powiązanie z rodziną Kenwayów, znanych z Assassina 3. No ale dobra. Ja chwilkę pograłem, żeby ustawić tutaj wszystko. Stąd też... dobra, wiemy to wszystko. Tam są jakieś stateczki. Także... to nie będzie poradnik, ale... no... aha. Pięknie! Trafiony, zatopiony, jak to się mówi. Drugi też. Gdzieś tam jest. Tam daleko. Też go, coś go tam dosięgło. Pięknie. Tamten dosięgnięty. I tu jest ten duży statek. A może... dostał, kurde, z błyskawicy. Troszkę zredukujemy prędkość, żeby móc... no właśnie. Pięknie! No i zobaczmy, co teraz. Tak mówię, ja troszkę pograłem, żeby ogarnąć sterowanie. Ale za bardzo tak nie grałem, więc nie wiem, co się będzie działo. O! Assassin? No i chyba ten wybuch tylko nas uratował. Tylko pytanie, czy faktycznie... Is it dangerous? Edward? Co jest niebezpieczne? Is it dangerous? Nie. Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. Każdy potrzebuje a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Dostatniego życia. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. All right. To są chyba wydarzenia. Promise me. Sprzed tych wydarzeń. Ponieważ nie ma tatuaży. Edward, a wcześniej miał... o, zobaczcie, tutaj ma. No dobra, dobrze się ocknął w ogóle. Znaczy, no jakby się nie ocknął, to by nie było gry, nie było gry, nie? Dobrze, płyniemy. Zmiany co do klawiszologii są takie, że... sprintem, czy pływanie szybsze, właśnie, tak jak pokazuję, jest pod lewym shiftem. I to jest taka zmiana. W trójce było pod prawym klawiszem myszy. Z tego, co kojarzę. No i zobaczymy, co tu się, kurczę, będzie działo. Ja myślę, że i tak wy wiecie, ponieważ Assassin wyszedł wcześniej na konsolę starej generacji. I każdy, kto chciał zobaczyć, co tam się będzie działo w Assassinie, to już to zobaczył. Ale każdy ma ten swój styl przechodzenia gry, więc mam nadzieję, że mój wam się spodoba. O! Nasz niedoszły zabójca. Was it good for you as well? Havana.
I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Escudos. Tylko pytanie, ile to jest to escudos? Ooh. Keep talking. Will you or won't you? Ooh, stateczek się rozbił. You don't have that gold on you now, do you? Oj, 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 spokojnie, spokojnie. Bloody fucking pirates! zamokł proch? Czyżby? I'm on to you, Snigsby! No dobra, biegniemy za nim. Come on, mate! We're off to a bad start. Opa. Tędy tu, tędy tutaj. Zobaczcie, już są punkty widokowe. Czymże byłby asasyn bez punktów widokowych, no nie? Nie wyobrażam sobie tak naprawdę asasyna bez punktów widokowych, w sensie bez synchronizacji mapy. Połączenie właśnie roślinności z jakimiś budynkami. Ej! No, czyżby jakiś błąd? Nie, ej! Ej, co to jest za akcja? Może tutaj przejdę. Chyba nie. Fuck. Wybaczcie, miałem lekki problem. Zaraz wam opowiem o tym problemie. W grze. Nie tam jakiś systemowy czy coś. Ale zobaczcie, są już punkty widokowe. Czymże byłby asasyn bez punktów widokowych? Dokładnie. Piękne wspinaczki, znane nam. I to jest dobre właśnie, że ta roślinność się pokrywa jakby z zabudowaniami. O, tutaj, hoppa. I tu miałem problem, ponieważ wpadłem do środka tej wieży i nie mogłem wyjść. W sensie tam wewnątrz byłem, a tutaj nie ma wyjścia jakby. Ale masakra. Tu tędy. Ciekawe, skąd Edward ma te miecze. Może miał przy sobie wtedy i one nie wypadły. Dobra, zsynchronizowaliśmy. Skok wiary jak zwykle. Ciach. O, skrzyneczka gdzieś na dole. Muskany dupek. Pieniądze. Pieniądze mam nadzieję się przydadzą. Nie wiem do czego, ale na pewno się przydadzą. No. Skoczże. Tu jest buteleczka, zobaczcie, jakaś. Z listem. Chciałem powiedzieć ze skarbem, ale wątpię, czy by skarb się zmieścił do butelki. Nie, jakieś monety czy coś. Obserwatorium. Dobra, to sobie na razie odpuścimy. Nie będę tego pokazywał póki co. Tam jest jakaś skrzynka. Zobaczcie, że przechodzę to wszystko, jakby pokazując, ale no, może to jest taki poradnik trochę, może ktoś by nie wiedział o tej skrzynce. No przede wszystkim Assassin jest taką grą eksploracyjną. Właśnie, zwłaszcza ten. Tu jest jakaś skrzynka. Ciach. Tu, tędy.
Tu na statek. Tu z powrotem. Tędy tu. Opa. Tu jest fragment animusa, z tego co kojarzę, ale na razie się nie będę nim zajmował. Szkoda czasu troszkę. Natomiast zajmę się tymi skrzynkami tutaj. Dobrze idę w ogóle? Dobrze. Tu jest skrzyneczka jedna. Tam gdzieś jest skrzynka druga, ale to chyba wyżej. O! Dzik. Kość. Pewnie można sprzedać albo coś uszyć z niej. Cyk. Tu tędy. Tu chyba tędy. Bo tu jest kolejny punkt widokowy. Więc nawet jakby nie byłoby tędy. A, jest jednak. Skok wiary. Chwila. Tu jest skrzynka. Jest. Trochę kasy na start się przyda. Już 1800. Tędy tutaj. Orzeł. Czy inny myszołów. Nie mam synchronizacji pionowej włączonej, ponieważ by mega zwalniało, także baczcie ewentualnie za skoki ekranu. O ne! Ła! O ty gnoju! Zabiję cię. Ja widzę te skrzyneczki po lewej, nie bójcie się. Ale nie wiem, czy do nich wrócimy. Czy będzie możliwość powrotu? Tam jest gdzieś jakaś nuta. Klejnuty. Aha! Oła! No okej, udało nam się asesyna zabić. Z tym, że jeżeli był jakimś wysoko postawionym asesynem, to chyba powinien mieć lepsze umiejętności bojowe. Tak mi się wydaje w każdym razie. Jakieś liści. Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Czyli jednak strój. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano. O, pogięty był ten. To ukryte ostrze. No okej. Przeszedł 2 metry z ubranym kapturem, żeby go zdjąć. Zastanawiam się, czy jest tam sens w ogóle wchodzić gdzieś na górę teraz, ale chyba nie, chyba sobie odpuścimy, pójdziemy dalej główną fabułą. Może będzie tu możliwość powrotu, ale tu jest za to skrzyneczka chyba na dole. Jest i szkuner, faktycznie. Na czym byłby pirat bez jakiegoś okrętu? Czy statku? Nie wiem, czy jest różnica, tylko teraz nie wiem, co jest co. Troszkę spadek. Mam tu wszystko na maksa, także dlatego oprócz
właśnie synchronizacji pionowej, która już w ogóle przeszkodziłaby mi sensownie to nagrywać. Tutaj jakiś srebrny spodek, perłowe korale. Jest za to i strefa strzeżona. Ciekawe czemu. To jest taki myk, który pozwala nam zobaczyć, że tu są przed nami są kwiatki, znaczy te rośliny. Dobra, to są roślinki, w których się możemy schować. Dobra, dzięki. O, widzicie, tam jest koleś i widać go dzięki temu właśnie zaznaczeniu właśnie zmysłem orła. A tutaj kolejna nowość. Zobaczcie, jak się ładnie te kwiatki tutaj przemieszczają. Niestety w Xboxie 360, ogólnie na konsolach starej generacji, tego nie widać. Dlatego dobrze, że przynajmniej to na PC jest. Bo tak miało być ogólnie. Chodź tu. Zobaczcie na żółwia tam. Jak idzie w krzaczory. Dobra. Ten dziabnięty. Chodź tu w krzaczory. Wydaje mi się, że z tamtymi już będę musiał zawalczyć. Wstawaj! Kupcze! Czy piracie? Zaraz się dowiemy. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? Nie, skądże znowu? I'm Duncan. What's your name, friend? No właśnie, tam gdzieś w tym, well, Mr. panie Walpole. Let this stay twixt us. Miał na imię Duncan. For his majesty the king, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. Tam. Nie przesadzaj. Ale zobaczcie, jak fajnie Edward, w przeciwieństwie do innych asasinów, jest taki właśnie bezwzględny i taki, no nie wiem, czy egoistyczny to jest dobre porównanie, ale no takim oportunistą jest, nie? Po skarbów. Dobra. Co to za mapka? Aha, taka. To rozumiem, są współrzędne. Zobaczymy. Płyniemy. Statek. Szkoda, że nie można nurkować tutaj, jak było widać na tym, na tych trailerach, w sensie. Ale w sumie, ile by ta gra wtedy zajmowała, gdyby całą powierzchnię mórz mieli wypełnić również dnem. Ale spoko. Jest i tak okej. Ja czuję ten klimat piracki, ogólnie taki morski klimat póki co. Przejmuje ster. Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we?
Już jestem na full jugach. Aha, tutaj też rada taka, że pod C centrujemy sobie kamerę. Co? Płyniemy dookoła tej skałki. Tędy tam. O, pójść za tokę. Tylko co ty, Steed, robiłeś tutaj? Is it a real danger, do you suppose? A possibility. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Ooh. Oh, I see. Yes. That is a bustling strait. Crowd on everything! But I shouldn't worry about being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small, and I have nothing of immense value. Sugarcane and its yields, molasses, rum, that sort of thing. Oh, rum. There's not a pirate living who turned his back on a keg of rum. Well, yes. Yes, I suppose that's true. Douse the royals at top! Tu sobie zakręcimy ciasno. Gallants! Royals! Studs! I cyk. I żegluję. Mam nadzieję, że nie walnę w tę skałę. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Co się dzieje? Walenie. Jakoweś. Ta woda, te skały, roślinność. No i oczywiście postaci też ładnie renderowane. Od co? You're a natural sailor, Duncan. Dziękuję. I did a decent trick at the helm some time ago. Dobra, kochani, myślę, że na tym zakończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i że oczekujecie dalszych odcinków, gdyż chciałbym właśnie nagrać tę serię też do końca. Ciekawe, ile odcinków mi to zajmie, ale to zobaczymy w przyszłości. Także dzięki, kochani, trzymajcie się, pa, pa.